Blisko 7,5 miliona złotych będzie kosztować nowa siedziba przedszkola miejskiego nr 1 w Krośnie. Budowa obiektu ruszyła pod koniec ubiegłego roku i ma zakończyć się latem. Inwestycja realizowana jest przy ulicy Bohaterów Westerplatte na miejscu wyburzonego starego budynku. Będzie to przedszkole, które będzie przedszkolem sześciooddziałowym, które będzie całe w systemie parterowym. Tak jak mówiłem, będzie naprawdę bardzo nowoczesne, a jednocześnie spełni wszystkie warunki, które dzisiaj dla rozwoju dzieci powinny być spełnione i są oczekiwane i przez rodziców, a szczególnie przez też nauczycieli i opiekunów jako warunki do pracy. Nowa siedziba będzie liczyć około 1300 m2. Na dziedzińcu od strony południowej zaplanowano zadaszony taras z przeznaczeniem do zabaw na świeżym powietrzu, a na dachu budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Poprzedni budynek, ten, w którym do tej pory przebywały dzieci, był budynkiem wybudowanym w takiej technologii, która miała funkcjonować przez około 20 lat. Ówczesne standardy budowlane właśnie taką żywotność dawały temu budynkowi. Przetrwał z nami szczęśliwie 43 lata. Był budynkiem, który dzięki naszym staraniom, zabiegom był ciągle remontowany i można było w nim prowadzić zajęcia. Natomiast na pewno był to budynek, który wymagał wyburzenia i budowy nowego. W nowej siedzibie powstanie 6 oddziałów dla 150 dzieci, czyli będzie o 25 miejsc więcej niż dotychczas. W związku z budową w tym roku szkolnym przedszkole miejskie nr 1 funkcjonuje w budynku szkoły podstawowej nr 4. Gościmy dzieci w tym momencie w 4 salach budynku szkoły podstawowej nr 4. No nie ukrywajmy, nie są to łatwe warunki dla nikogo z nas, ani dla rodziców, ani dla dzieci, ani dla nas, dla pracowników. Myślę, że dokładamy na tyle dużo starań, że każdy czuje się odpowiednio zaopiekowany. Jednocześnie 4 oddziały klas szkoły podstawowej nr 4 są tymczasowo przez ten rok w budynku na ulicy Mickiewicza. Na realizację inwestycji samorząd Krosna pozyskał dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych. Środki te pochodzą z budżetu państwa.